I tyle ze strażników zostało. God dang it. The battle is lost, heretics. Lay down your arms and throw yourselves on the mercy of Shar. O, proszę. Corlys? But how is this possible? That's not Corlys, master. Alagoth! I know that's you! Face me now, coward! Is that your voice I hear, Rasad and Bashir? You know it is, fiend. You are too clever by half, Bashir. Far too clever to live. I have many names, many faces, many secrets. Consider yourself lucky, Rasad. You have wrested a truth from me. No! No, it cannot be! What was the point of this charade, Alagoth? Co zyskałeś, zwracając swoich własnych wyznawców przeciw Shar? My followers are strong and steadfast in their faith. W zakonie Ciemnego Księżyca nie ma miejsca dla tych, którzy zwróciliby się ku herezji. Nie mogę sobie wyobrazić, jak mając takiego rozkosznego przywódcę, chcieliby się w ogóle odwracać od filozofii Ciemnego Księżyca. Slay the heretics. Kill them all. Jasne. Więc, gdzie jesteś, mój drogi? Tu jesteś, tak? W porządku. Let me help you. Widzę, że potrzebujesz najwyższych umiejętności. Ty wiejący! God dang it. Zwiał. Po prostu zwiał. Chami prostak. Mów, o co chodzi. Śmierć niewiernemu! Myślałem, że to Goliadon. Jestem gotów. Zacznijmy od tych... bliżej nas może, co? Masz jakiś plan? I teraz kolejnych. O! To jest zabawne, naprawdę. Mag, okej, rozumiem. Trzeba się pozbyć maga. Im szybciej, tym lepiej. Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Powiernicy dwoistej przetrwali. Bogini uśmiechnęła się do nas dwukrotnie. Serio dalej w to wierzysz? No. Alagoth yet lives. To nie potrwa wiecznie, Rasadzie. Już my się o to postaramy, obiecuję. I wish I were as certain of that as you seem to be. Z czasem będziesz. Your words come. A niewiele rzeczy jest w stanie obecnie to zrobić. Dziękuję ci za to. Tak, raz jeszcze Alagoth wymknął się z rąk sprawiedliwości. Rasad jest zdruzgotany, nie może wrócić do zakonu Słonecznej Duszy, a z drugiej strony czuje też, że nie ma dla niego miejsca pośród niedobitków powierników. Pozostał mu jeden, jedyny cel w życiu, a być może właśnie stracił bezpowrotną okazję do jego zrealizowania. Spokojnie, jest jeszcze czas. Ale ci mnisi heretycy to naprawdę banda idiotów, takich konkretnych idiotów. Sługa natury czeka na twoje słowa. Zgarnijmy co cenniejsze skarby, które tutaj się walają. Nie możemy pozwolić, żeby się zmarnowały, czyż nie? Ale widzę, że ten cały mistrz... Słucham twych podniosę nic więcej. Areny? Położyć na ziemi walk? To, co cokolwiek? Dostałem. Nie przeżył tego starcia. Mam za dużo rzeczy w plecaku. Obowiązek nie wniosę nic więcej. Muszę położyć na ziemi to, co dostałem. No. Czemu ty... Proszę cię, nie kręć się tak, tylko podnoś te rzeczy, które cię proszę, żebyś podniosła. W sumie to też możesz podnieść. Tak. Wtedy... Co? Czy gdzieś tu jest jakiś gryf? Jak sprzedamy to... Ojej. To będziemy bogaci.
Hełm akurat może nie, ale... Zbroje? Jasne. Dobra. To w takim wypadku ja idę sprzedać cały ten złom, bo nie widzę jakoś sensu, żeby... Co my tu mamy? No... Rasadzie, czy jest tutaj twoje zadanie? Wyprawa Rasada. Jest, ale jest, wygląda na to tak. Okej, chwilowo jest wykonane. Powiedzmy. Przeniesie się pewnie do dodatku. Albo coś się zaktualizuje tutaj. Dobra, ja idę się pozbyć złomu. Bo trochę go mam za dużo. Ojej, Rasad nie może się ruszyć. Kateniet. Rasadzie, Rasadzie. Czemu jesteś taki słaby? Oh well. Weź ode mnie lżejsze rzeczy. A ja zgarnę od ciebie te cięższe rzeczy. Proszę. Teraz możemy iść. Żeby to kobieta musiała za mężczyznę nosić ciężkie obiekty. God damn it. Rasad. Weź się w garść. Patrzcie, kogo znalazłam przy wyjściu z obszaru. Wygląda na to, że Wilson jednak nie chce nas zostawić tak od... Wilson, a już myślałam, że mnie porzuciłeś. Ta wilcza padlina i jagody to dla mnie? Doceniam gest, ale wiesz przecież, że nie uwolniłam cię dla nagrody. Zawstydzają mnie twoje słowa, Wilsonie. Nie wiem, co powiedzieć. Przyłączysz się do mnie w poszukiwaniu przygód? Będę zaszczycona, mając cię u swego boku. Rasad? Ja ci chwilowo podziękuję, wiesz? Zgarnę cię później. Mam nadzieję. Tak. W świetle dnia zło zdaje się zwodniczo niedostrzegalne. Obawiam się, że tak. Chociaż tak, poczekaj tu na mnie, dopóki nie wrócę. Okej, będę próbować pamiętać, że jesteś tutaj. A tymczasem... Właśnie. Wilson. Przedstawię cię Zawiakowi po drodze, ale to może najpierw po prostu posprzedaję złom, bo póki co Wilson wygląda na to, że jest bardzo... zakochany? styl walki dwoma brońmi. Dzięki. Doceniam. Potężny miś. Bardzo potężny miś. Konkret. Ty, mam nadzieję, że nie chcesz się z nami zmierzyć. Zostaw Rasada w spokoju, okej? Nic ci nie zrobił. O matko. Ja idę sprzedać złom. Hey man, it's you! Long time no see. Real long time. How are the salmon swimming? Been shaking any beehives? Oh yeah, honey's the best. Well, you asked, so I'm gonna tell you. Your camp is great. It's hard being a wild mage on the run, you know. But this place kind of feels like home. Oh yeah, they're amazing. So glad you found them. Hey man, Wilson says you've been doing right by him. I just want to say thanks for dropping by and bringing him along. Cieszę się, że ponownie zjednoczyłam oddanych przyjaciół. Here, take these as thanks. What comes around, goes around, you know? They're from a recent batch. They'll make you real strong and give you some really deep insights, too. Oh, man, don't look. I'm about to cry. Take care. I super, ale co takiego otrzymaliśmy od niego w takim razie? O matko, mikstura zielonego smoka, co to jest? No cóż. To się chyba dla nas nie nadaje. Pójdzie na sprzedaż.
głębsze wejrzenie, tak? Będąc idiotą, takim totalnym idiotą, który nic nie może. I z kondycją 3, która sprawi, że punkty życia będą tak niskie, że to się w głowie nie mieści. Dobra, ja się zabieram za moje podróże z powrotem. To jesteśmy z powrotem w nieco niepełnym składzie, ale postanowiłam, że może spróbujemy wciągnąć Anomena w nasze przygody. Zmieniliście zdanie? Chcecie walczyć za dobro i szlachetną sprawę? Jeśli tak, to jestem gotowy służyć ci swoim ostrzem. Co ty na to? Potrzebuję właśnie wojownika. Przyłącz się do nas. Wspaniale! Czeka nas przygoda i chwała! Najpierw jednak muszę ci wyznać, że podążam właśnie na ratunek mojej przyjaciółce, którą uwięzili za kapturzeni czarodzieje. Ta wyprawa może się wiązać z dużym ryzykiem. Naprawdę? W takim razie na pewno wezmę w tym udział, ale kim jest ta przyjaciółka, o której mówisz? Ma na imię Imoen, wychowaliśmy się razem w Candlekeep. Nie zamierzam jej zostawić w rękach zakaptożonych czarodziejów. A, podążasz na ratunek towarzyszce z dzieciństwa. W takim razie pójdźmy. Spróbujemy odnaleźć tę twoją Imoen i dam głowę, że poradzimy sobie ze wszystkimi przeciwnościami, na które się natkniemy. Aha. Jasne. O co chodzi tym razem? Jak ja go nie lubię. Ale dobra. Punkty doświadczenia piechotem nie chodzą, więc zobaczymy. W sumie jesteś dobrym kandydatem do dzierżenia jednego z fajniejszych młotów w grze, Kromfeira. Który? Czy się decydujemy na to? A niech ci będzie. Niech tam. Zobaczymy, czy się to uda, czy to się nie uda. Akurat Anomen jest mi tak obojętny, jak zeszłoroczny śnieg. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Chyba możemy się wziąć za wykonywanie zadania Miry, o ile mnie pamięć nie myli. Zobaczmy. Bo tutaj raczej chwilowo nic się nie będzie działo. Byłam tam parę razy niedawno i nic się nie wydarzyło ciekawego. Więc co nam mogło potencjalnie zostać, to właśnie 8 kotów Barada Dinga, nowe piwo dla Mirondy. Okej, jasne, i ten amulet. To się wpierw tym zajmijmy. Nie ma co zwlekać, zobaczymy, czy przy okazji się striggeruje quest Anomena. Więc tak, tutaj powinniśmy znaleźć koty. Będziemy więc szukać. Całość jest odsłonięta. Super. Dobra, już śpimy, śpimy. Już, spokojnie. Marudna jesteś, Niro. Naprawdę jesteś bardzo marudna. Ledwo tylko podróżowaliśmy w stronę twojej ostoi dla dzikich magów i już problemy. Te żałosne utarczki nie są warte czasu, jaki zużyłem na czyszczenie broni po bitwie. Kampania zakonu wymierzona przeciwko olbrzymom skałożerom. To była dopiero krwawa łaźnia. Czy brałeś udział w wojennych kampaniach przeciwko olbrzymom? O tak, bardzo krwawa to była wyprawa. Sam zaszlachtowałem ze 20 bestii owego upalnego lata. 20 olbrzymów, Anomenie. Trudno mi w to uwierzyć, jesteś wielce wyniosły. Wyniosły lub też niezwykle kompetentny. Możesz sobie wierzyć w co tylko chcesz, ale moja opowieść jest prawdziwa. Zobaczmy może na twoje statystyki, mój drogi Anomenie, żeby potwierdzić lub zaprzeczyć. Wiesz co? Z tym intelektem... Może coś, gdzieś... Ale z tą zręcznością to przecież pierwszy lepszy kobold mógł ci skopać tyłek. Przyznaję, masz duże trafienia. Ale też wszyscy cię wokół trafiają. Więc podejrzewam, że któryś z olbrzymów musiał nieźle ci dać po głowie. Tak. To teraz musimy znaleźć koty. Jak tu się tymi kotami zająć? Oto jest pytanie. O, kici, kici! No. Kot.
Kiciuś? Miau. Okej. No proszę. Będę miała w ekwipunku te koty. Syl jest najszybsza ze wszystkich, więc ma największe szanse na to, że znajdzie te koty i je złapie. Łania. Już myślałam, że kot. Moja droga Łaniu. Proszę cię, nie wprowadzaj mnie w błąd. Wiem, że ciężko jest pomylić kota i Łanie, ale mnie się jednak udało. Syl. O! Pięknie! Kolejny kot. Oj! Oh yeah! More cats! Więcej kotów, powiadam wam! Więcej kotów! No to miało być 8 bodajże kotów. O, jest kolejny. Yeah! No, i gdzie są kolejne kotki? Kici, 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 kici! Kici, 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 gdzie jesteście, kociaki? Wasz pan za wami tęskni. Kici, 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 proszę nie zmieniajcie się w ogry. Będę wdzięczna. O! Kot znikąd. Kiciuś! Ej, kiciu! Właśnie. Ile tych kotów już mamy? 3. Czyli zużyliśmy trochę za dużo tego jedzenia, rozumiem. Trzeba będzie uważać. Kiciuś, dziękuję. No, nie jest takie proste złapać te kociaki. Jest kolejny. I kolejna wprowadzająca w błąd Łania. Kiciuś. Właśnie. Dokładnie. Ile tych kotów już mamy? 5, czyli jeszcze 3. O ile mnie pamięć nie myli. Tak, 8 kotów. Ła! Jeszcze 3 kociaki. Jest i kiciuś. Dobra. Tragedii nie ma. Powinno nam tego żarcia starczyć, mam nadzieję. Ale jak inaczej zwabić koty? W sensie z większej odległości. Jej! Jeszcze jeden kot. Jeszcze tylko jeden. Gdzież on może być? Jest! No, kiciuś. Kiciu, wracaj! Oh yeah! Nawet jeszcze zostało trochę żarcia. Chłe, chłe. Mam nadzieję, że to są wszystkie koty, o które mu chodziło. I że nie ma żadnych więcej, ani innych. Co to tam jeszcze było napisane? 8 kotów? Tak. Do bezpiecznego zacisza. Proszę bardzo, wracamy do bezpiecznego zacisza z kociakami. No cześć. O Jezu! Inwazja kotów. O panie! Wszystkie wyskoczyły jeden po drugim. Cedric! Cedric! You bumbling bird! Where are you? Patrz jak się cieszą. O panie! Have you found them yet? What? Potrzebuję karmy dla kotów? Co? I've lost 8 cats, and it's likely they're roaming about the wild. No one są przecież tutaj wszystkie. Oj. Have you found them yet? There you are then. But be careful. I don't have an endless supply. Oj, kociaki. Czy ja muszę was złapać raz jeszcze? No jesteście tutaj już.
Have you found them yet? I've lost 8 cats, and it's likely they're roaming about the wild forest. No przecież są tutaj wszystkie w tej chwili. Panie! Co ja ci poradzę, że one wzięły i wyskoczyły wszystkie z mojego ekwipunku, a teraz się kręcą tutaj. Ile ich jest? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gdzieś polazły pozostałe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gdzie jest 8? Ta hell? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gdzie jest 8 kot? Cedric! You bumbling bird! Where are you? Huh. Have you found them yet? There you are then. But be careful. I don't have an endless supply. Okej. Co się wydarzyło z tym zadaniem? Okej, nieważne. Może nie powinnam się zastanawiać nad tym. Mironda, ty chciałaś piwa. You're back, I see. What can I do for you? Miałam nadzieję, że odpowiesz mi na kilka pytań. Go ahead and ask. Okej, no nie. To czekaj, 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 czekaj. To jak ja mam ci wręczyć piwsko? He? Ludzie! Opamiętajcie się! Ja chcę wykonać dla was zadania, a wy nie pozwalacie mi ich oddać. Go ahead and ask. Okej. Okay. Now, is that all? Or do you have go ahead and ask? That's quite the tale. Nahal, is that all? Or do you have go ahead and ask? Nie mogę ci oddać tego? Seriously? Czuję się wspaniale na łonie natury. Niestety nigdy nie trwa to długo. God dang it. Chyba, że to nie było to piwo. Wspomożenia niziołka, tak? O! Oh. Okej. Okay. What? Coś pochrzaniłam. Dobra, to w takim wypadku idę po piwo. The hell? Mam twoje koty, frajerze! Okazuje się, że koty mają szansę spierniczyć po prostu podczas zbierania ich. Więc zobaczmy, czy tym razem pójdzie. W końcu jest 8 kotów. Praise be to Shoris. You found me cats. Oh, thank you. Just in time for them to eat, too. Come here, Abby, Connie, Walter, Divine, Chanticleer, Evo, Lucy, and Nectar. And Dings. I can't forget Dings. Czekaj, odnalazłam tylko 8 kotów. Który to Dings? Oh, Dings rather likes my wild surges. Which is why the surge that scared the others didn't scare him. Poza tym jest bardzo przywiązany do naszego magazynu żywności. W taki sposób zyskał swoje miano. Tyle namyślała, że mamy w obozie szczury i kazała mi popodwieszać nasze suszone ryby. Pewnego wieczora ujrzała dobierającego się do nich Dingsa i zawołała: Dings, puść te ryby! To nie są żadne szczury. Dings posłuchał i tak już zostało. Rozumiem. Cóż, cieszę się, że zakończyłam waszą rozłąkę. We are happy too. So happy. I'd like to give you this magic bell collar. Dings used to wear it, but I think it'll fit you just fine. O, nie patrz tak na mnie, jest naprawdę potężna i na pewno będzie na ciebie dobra. Tylko ją załóż, a od razu się przekonasz. That's all then. After they've eaten, I'm going to have a very long conversation with these 8 vagabonds. Żegnaj, oby wszystkie twoje wysiłki zostały również szczodrze nagrodzone. Tak, więc mimo tego, że złapałam, z tego co pamiętam, wystarczającą liczbę kotów, to jednak po prostu jeden spierniczył. Musiałam go szukać raz jeszcze. I to jest ta obroża, naszyjnik z dzwoneczkiem.
Okej. Okay. 3 razy dziennie dzwonek może obudzić wszystkich w promieniu 10 metrów. Każdy, kto nie wykona rzutu obronnego przeciw czarom, będzie pod wpływem głuchoty przez 1 turę. Okej. Okay. Super. I na co mi to, powiedzcie? Na co? Ale okej, okay, niech wam będzie. Niech wam będzie. Kiepska ta tarcza. Ma ładunki. Dobra. Ja się biorę za pozostałe zadania.